Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Lwowie, Lwowie, gdzie śpiewy ptie tmulu i płucą ze snu. Lwowie, Lwowie. Studio Lwów. W piątek w zeszłym tygodniu w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, odbyła się prezentacja książki Jana Skłodowskiego Rafałowa Huculska Wieś w Karpatach Wschodnich. Jan Skłodowski, prezes Fundacji Res Carpatica, opowiedział Danucie Stefanko i Leonidowi Tyszczęce o swojej wieloletniej, wręcz wielopokoleniowej fascynacji Rafałową. Swojego pierwszego zainteresowania, takiego potencjalnego, nie jestem świadom, bo ono się pojawiło w 1935 roku. Mój ojciec, który był na obozie harcerskim, zapamiętał Rafałową jako malowniczą, huculską miejscowość. Jako młody człowiek chłonął piękno krajobrazu i etnosu i przekazał mi po wielu latach swoje spostrzeżenia i to było moje świadome już zainteresowanie. No a potem, kiedy powstała już wolna Ukraina, kiedy mogłem tu przyjeżdżać, to już jest ładnych kilkanaście lat, a może i więcej nawet, no to mogłem do Rafałowej pojechać, ale mogłem ją konfrontować również z materiałami historycznymi, które zbierałem na jej temat. Tego się uzbierało sporo. No i w efekcie aż się prosiło, żeby to jakiś swój kształt materialny przyjęło. Jak jest książka, to można się podzielić z czytelnikami, miłośnikami Karpat, ale również i historii, etnografii, z tym wszystkim, co zbadałem, co kontemplowałem w górach i to nie tylko w postaci opowieści podczas jednego spotkania, ale może to się rozejść w wielu egzemplarzach. Dla historyka, dla badacza jest to wielka radość i jednocześnie zaszczyt. Jan Skłodowski wyjawił, gdzie zdobywa eksponaty swojej rafałowskiej kolekcji. To zabrzmi może dziwnie, ale będzie szczerą prawdą. Znajduję je wszędzie. Dlatego, że i u osób prywatnych, i w antykwariatach, i u różnych zbieraczy, i drogą wymiany, i zakupu, podarunków nawet. Niektóre miały wiadomości od osób, które mieszkały w Rafałowej, a niektóre zrobiły mi prezent w postaci dawnej widokówki z Rafałowej, kupionej na przykład w antykwariacie w Londynie. Tak też bywa. Także dlatego mówię, że wszędzie i to jest absolutnie najpełniejsza odpowiedź. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Lwowie, Lwowie, gdzie śpiewy ptie tmulu i płucą ze snu. Lwowie, Lwowie. Studio Lwów. Już mamy gościa naszego programu, pana Tomasza Kubę Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu. Wiem, że teraz nas słucha Warszawa, a także słucha nas Kraków. A akurat pan z Warszawy przyjechał do Lwowa. Czy pan jakieś korzenie ma lwowskie? To szczególny przywilej być w tym wielkanocnym czasie w mieście, gdzie urodziła się moja mama, ojciec, babka, jej siostry, gdzie pradziadek był sekretarzem Senatu Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie dobre kilkadziesiąt osób z rodziny w dawnych czasach mieszkało, żyło i pracowało. Panie Kubo, pan ostatnie 12 lat, jeśli nie mylę się, przygotowuje takie prelekcje. Na kilku z tych prelekcji byłam i wiem, że pan właśnie cel pana przyjazdu do Lwowa to prelekcja w Ossolineum. Na jaki temat? Ossolineum spotkanie dotyczyło wielkiego, największego wydarzenia kulturowo-gospodarczo-cywilizacyjnego ziem polskich pod zaborami, czyli powszechnej wystawy krajowej z 1894 roku, o której niestety większość Polaków nie ma bladego pojęcia, a to było nasze XIX-wieczne, można powiedzieć, światowe expo. No, światowe zrobione na skalę galicyjską, ale tak naprawdę odgrywające ogromną rolę we wszystkich trzech zaborach, bo tą wystawę odwiedziło w sumie 1 150 000 odwiedzających od czerwca do jesieni 1894 roku, a w tym roku mamy 125-lecie tej wystawy, więc wypadało o tej wystawie przypomnieć. Natomiast, panie Kubo, my jesteśmy przed
tuż przed świętami wielkanocnymi i wiem, że pan też bardzo, bardzo dużo wie na ten temat, także oczywiście nam tych chwil tutaj nie wystarczy, aby o wszystkim porozmawiać, ale wiem, że pan przyszedł do naszego studia z trzema piosenkami, które właśnie na ten temat jest tam mowa, czyli o Wielkanocy we Lwowie. W dodatku z piosenkami, które podejrzewam, dzisiaj nie są we Lwowie znane. My śpiewamy na okrągło niemal te same lwowskie piosenki, czasem można powiedzieć już do znudzenia. Te nie są znane, bo powstawały w szczególnych okolicznościach. Po II wojnie światowej w środowisku Polaków, którzy znaleźli się na zachodzie Europy, nie mogli wrócić ani do Lwowa, ale nawet i do powojennej Polski, a myślę tutaj o znacznej części żołnierzy armii Andersa. Wśród nich był aktor, piosenkarz, żołnierz armii Andersa Stanisław Ruszała, który na początku lat 60. w Teatrze Polskim w Londynie wykonywał brawurowo piękną piosenkę o baranku z krochmalu, który przypominał mu tę Wielkanoc spędzaną przed wybuchem wojny w jego rodzinnym Lwowie. Przed państwem Stanisław Ruszała, żołnierz armii Andersa, piosenka Baranek ze Lwowa. Każda wiosna, każdy wie, chandra dusi, a mnie nie. Boże złoty, daj po nocach chociaż spać. Wczoraj rano, jakem spał, przewidzenie jasnów miał, tylko rękę raz wyciągnąć i już brać. Baranek z krochmalu na stole, ten stół jeszcze w oczach dziś mam. I jak se przypomnę, to boli, wiem, jak dobrze było mi tam. Baranek z krochmalu pisanki, co całe farbował je dom. A w święta jak wiosna lwowianki, czy miał taką Wielkanoc kto? Dla mnie święta to był ten, o baranku krótki sen, co następny ja we Lwowie chciałbym z nim. Niemożliwe, co pan wie, nagle świat odmienia się, grunt, że na mnie czeka tam i ja to wiem. Baranek z krochmalu i dzwonek, co kiedyś zadzwoni, nie wróć. Polecę ja tam jak skowronek, oj Boże, ty lata te skróć. Baranek z krochmalu zapyta, oj Staśku, tak gdzie ty był, gdzie? Ja powiem, baranku, nie pytaj, gdzie byłem, tam było mi. Faktycznie jest to mało znana piosenka, prawdę mówiąc też ją nie słyszałam. A jak śpiewał Stanisław Ruszała, gdzie byłem, tam było mi źle, bo dobrze jest tylko we Lwowie. No właśnie, zastanowiłam się nad tymi słowami, dlaczego mu było tak źle. Jakie były zwyczaje, jak kiedyś wyglądały lwowskie wielkanocne stoły, bo słyszałam o tym, że właśnie było wielkie obżarstwo. Można powiedzieć, że to oczywiście zależało od zasobności portfela. Inaczej wyglądały stoły w zasobnych, bogatych domach, inaczej w tych skromnych i ubogich. Ale w zapisach, w literaturze, we wspomnieniach przetrwały na ogół te zasobne, te bogate, te zastawione po brzegi. Niewątpliwie do takich stołów należał stół w domu, który mieścił się kiedyś w oficynie ulicy
przy ulicy 3 Maja, a który należał do znakomitej postaci Jana Gwalberta Pawlikowskiego, człowieka niezwykle zasłużonego dla polskiej kultury i literatury. To ten pałacyk, w którym znajduje się dziś biblioteka dla osób niewidomych, przy ulicy dawnej 3 Maja, czyli ten pałacyk jest. Proszę Państwa, to właśnie tam razem z ojcem Janem Gwalbertem Pawlikowskiego spędzały Wielkanoc jego dzieci, między innymi syn Michał. I po latach, już jako całkiem dorosły człowiek, Michał tak wspominał stół w domu Gwalbertów Pawlikowskich. Stół białym obrusem nakryty, wielkim obrusem na 24 osoby, albo mamusi wyprawnym, albo też i takim, który bocznymi spadkami przypadł nam po kardynale Lipskim, tkanym jego herbami. Cały gęsto zastawiony półmiskami, plackami, wędlinami, mięsiwem. Na środku był olbrzymi przekładaniec. Był oblany lukrem i posypany kolorowym maczkiem, a na nim stał cukrowy baranek. Obok niego baby, wysokie i niskie jak Manhattan. Dalej serniki. Jeden żółtawy z szafranem, drugi biały, śmietankowy. Dalej cygany czekoladowe z migdałami na opłatkach. Dalej placek w kratkę, czyli kruchy cynamonowy, wielowarstwowy, z wiśniami. Dalej mazurek bakaliowy, warstwa masy na kruchym cieście. Dalej tort migdałowy, tort makowy, tort jabłeczny. Pomiędzy to przede wszystkim całe prosie pieczone z cytryną w pysku i nadzianką słodką w środku, zadartym kruchym ogonkiem i zielonym bukszpanem w uszach. Szynka z odwiniętą do połowy skórą, przyozdobiona punktami goździków, kiełbasy najrozmaitsze, indyk z farszem już słonym, koprowym, pomiędzy to butelki z rozmaitym winem, sosierki z sosem tatarskim, salaterki z sałatką francuską, przed samym przekładańcem pisanki kolorowe, a na brzegu chleb wiejski i sól na talerzyku, na serwecie jaja na twardo pokrajone, którymi, wziąwszy widelce, dzieliliśmy się przed obiadem. Po prostu wyobrazić sobie ten stół i kiedy był na to czas, żeby to zjeść wszystko? Przede wszystkim warto pamiętać, że w tamtych dawnych czasach nikt nie siedział z nosem w komórce, nikt nie uciekał do laptopa, nikt nie włączał kanału jednej, drugiej, trzeciej, czwartej telewizji. Życie koncentrowało się przy stole. Tam toczyły się rozmowy i to było miejsce, w którym spotykała się licznie zgromadzona na te święta rodzina. Bo o czym dzisiaj także zapominamy, spotykając się przy stole w kilka osób, że bardzo często do tych stołów zasiadało osób kilkanaście, 20 parę, 30 parę. To po pierwsze. Po drugie, święta trwały w końcu kilka dni. Stół świąteczny moglibyśmy przyrównać zatem do dzisiejszego szwedzkiego stołu, na którym wszystko było wystawione i poza posiłkami, jak ktoś był szczególnie głodny albo chciał połasuchować, mógł przyjść, sięgnąć po talerzyki i korzystać z tej okazji. Dodatkowo, święta to był czas odwiedzin. Zwłaszcza drugi dzień świąt, przychodzili goście. No, było to zatem wystawienie tego wszystkiego, na co mogli liczyć goście. Tym niemniej zapadły mi w pamięć słowa Marii Bunin-Kasprowicz, żony legendarnego lwowskiego poety Jana Kasprowicza, która tak wspominała w lwowską Wielkanoc. Święta wielkanocne. Święta dni radosnych i spotęgowanej nadziei, we Lwowie Wielkanoc oznaczała parodniową wędrówkę po znajomych, siedzenie przy zastawionych do obrzydliwości stołach, jedzenie, jedzenie i jeszcze raz jedzenie. A skoro już o jedzeniu mowa, to mamy dla Państwa kolejną piosenkę. I to piosenkę, która o tym
szalonym lwowskim obżarstwie będzie traktować. Kto będzie śpiewał tę piosenkę? Tym razem przed Państwem legendarna postać Lwowa, sam twórca wesołej lwowskiej fali w osobie własnej, czyli Wiktor Budzyński, który znowu po II wojnie światowej daleko na emigracji w Londynie i w Monachium przed mikrofonami radiostacji Wolna Europa śpiewał swoje lwowskie przeboje. A wśród nich słynną Wielkanoc we Lwowie, pokazując różnicę pomiędzy tym, jak nędznie, biednie i blado na tle Lwowa wypadała londyńska Wielkanoc nad Tamizą. A zatem głos Wiktora Budzyńskiego. Faktycznie ta piosenka pełna tęsknoty za Lwowem i niejeden lwowiak zawsze tęsknił za tym Lwowem. I we Lwowi na Wielkanoc kiełbasy, sos i kabanos. A w niedzielę wcześniej rano, jak człowiek wstał, od razu żarł. Do chrzanu, mogłeś dobierać, pan coś chciał. Jak jadłeś, to już nie pytano, dopókiś pełny talerz miał. Do chrzanu, miśku dobierał nawet krem. Brał rycynos i był zdrow, na Wielkanoc mieście Lwów. W Londynie na Wielkanoc mówił mi supę i co chcesz to zrób, no? W niedzielę wcześniej rano brzuch gra już mi, a mówią mi ty. A ty to znaczy herbata z mlekiem. No jak ja mogłem łapkać na Wielkanoc znaczną herbatę z mlekiem, jak ta herbata z mlekiem wiadomo jest do chrzanu. Od rana wszystko to nie tak. Kabanus please, mówię, no to wiecie co mi dano? Kawałek bifa, zwykły flak. Do chrzanu, gdzie lwowski zulc, gdzie salce son. Gryzę bif i myśl tak znów, mam Wielkanoc mieście Lwów. Już widzę tę Wielkanoc, gdy będzie znów nasz stary Lwów. W niedzielę wcześniej rano dzwon zbudzi stróż i święcony już. Do chrzanu, na talerz leci czyjaś łza. Dlaczego nie frygasz, spytano, a ja mówię, nie głodny czegoś ja. Do chrzanu, wypijesz sztagan czystej raz. Halo Londyn, bądź mi zdrów, i ja zobaczę miasto Lwów. Faktycznie ta piosenka pełna tęsknoty za Lwowem i niejeden lwowiak zawsze tęsknił za tym Lwowem i dotychczas, myślę, tęskni. Stąd i ta łza, która pojawiała się w tej piosence, ta łza, która wpadała w ten świąteczny chrzan. Piosenka znakomita. Myślę, że warto ją spopularyzować i śpiewać przy okazji Wielkanocy całkiem współcześnie. A co było jeszcze takim symbolem wielkanocnym? Poza suto zastawionym stołem, Lwów, jak wiadomo, to było miasto szczególnie harde, zuchwałe i radosne. Wobec tego kalichlorek. Pani Beata Kost w swoich artykułach o Wielkanocy we Lwowie przywołuje piękne wspomnienia Władysława i Mariana Wolfów, opisujących, co działo się w tą wielkanocną niedzielę, kiedy cały Lwów cieszył się
a zmartwychwstaniem Pana. Mieszkaliśmy z mamą na ulicy Lelewela 17. W czasie świąt wielkanocnych, a szczególnie podczas rezurekcji, corocznie obowiązywała nas pełna mobilizacja. Ile trzeba było pomysłowości i przezorności, żeby mimo wywiadowców i mundurowej policji rozstawionych wokół kościoła zrobić wybuch kalichlorku. Im huk był głośniejszy, tym zasługa i chwała większa. Specjalnie zamówieni malcy strzałami z korkowców i kapiszonów ściągali policję w stronę, gdzie nic się nie miało dziać, by w momencie pogoni za pędrakami z korkowcami umożliwić nam dokonanie detonacji, od której trzęsły się szyby w oknach na całej ulicy. A już w czasie procesji słychać było całe salwy, bo wtedy policjanci tak bardzo się za nami nie uganiali, nie chcąc naruszyć nastroju uroczystej powagi. W tym artykule we Lwowie na Wielkanoc pani Beata także przypominała jeszcze jedną ciekawą rzecz, że w 1923 roku uznano, że huk we Lwowie jest już tak absolutnie niedopuszczalny, że lwowska policja wprowadziła specjalne zarządzenie dyrekcji policji w interesie porządku i bezpieczeństwa publicznego, całkowicie zakazując strzelaniny na ulicach i placach miasta Lwowa i sprzedaży wszelkich do tego celu służących środków. Co więcej, przekroczenie tego zakazu miało skutkować karą grzywny, a nawet aresztu, i to do 2 tygodni więzienia. A za nieletnie dzieci miały odpowiadać osoby dorosłe, krótko mówiąc rodzice. Rzecz jasna, nic to nie pomogło i salwy z kalichlorku brzmiały we Lwowie na Wielkanoc bez najmniejszych przeszkód. No to wypada nam uraczyć Państwa jeszcze jedną brawurową piosenką śpiewaną przez Wiktora Budzyńskiego, który właśnie tak wspominał Wielkanoc we Lwowie w piosence Kalichlorek. Na Wielkanoc to we Lwowie, pan wie, ćmaga myślisz pan, ja wiem, piło się. Ja wiem, baranek, majeranek i pisanki, ale na co narzekali lwowianki? Kalichlorek, kalichlorek, proszę dać, bo na wiwat strzela lwowska brać. Aptekarze, nie lazarze wiedzą to, że baciarski to zwyczaje są. I nie dziwi nikt się wcale, zapchaj kapsle pod tramwalem. Kalichlorek, kalichlorek, cały dzień strzelał i Lwów głuchy był jak pień. Jesteśmy w takim nastroju przedświątecznym i czy pan by chciał jakieś złożyć życzenia naszym słuchaczom? Być może nas teraz słuchają również lwowiacy i kresowiacy. Myślę, że chyba najlepiej będzie znowu sięgnąć po jakiś oryginalny cytat. W 1923 roku w Wilnie ukazał się tomik wierszy Przedwiośnie, pochodzącej wcale nie z Wileńszczyzny, a z Podola, poetki Felicji Kruszewskiej, dzisiaj zapomnianej, kiedyś przed wojną, modnej i czytanej. W tym wierszu Przedwiośnie jest za to, jest też bardzo piękny fragment, bardzo piękny czterowiersz, który, myślę, może za takie życzenie posłużyć. Tak pisała w 1923 roku podolska poetka Felicja Kruszewska. Przedwiośnie jest jak okruch razowego chleba. Jest jak tło błękitne dla zdarzeń i osób. Umrzeć w nim to oznacza pójść prosto do nieba. Przeżyć je obojętnie po prostu nie sposób. Więc ja wszystkim Państwu takiego nieobojętnego przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę.
Dziękuję serdecznie i chciałabym Państwu przypomnieć, że moim i Państwa gościem był pan Tomasz Kuba-Kozłowski, Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Dziękuję serdecznie panu za przybycie do studia Radia Kuriera Galicyjskiego. Dziękuję Państwu. Co gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Lwowie, Lwowie, gdzie śpiewy ptic mulu i płucą ze snu. Lwowie, Lwowie. Studio Lwów. Lwów. Kurier Galicyjski wspiera inicjatywę Fundacji Lelewela stworzenia filmu o wrześniu 1939 roku we Lwowie. I jak często bywa przy szlachetnych inicjatywach, brakuje środków finansowych na zrealizowanie filmu. Liczne instytucje i fundacje nie były zainteresowane tym pomysłem. Prosimy zatem naszych czytelników oraz naszych słuchaczy o wsparcie. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na portalu lub w gazecie Kurier Galicyjski. Co gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Lwowie, Lwowie, gdzie śpiewy ptic mulu i płucą ze snu. Lwowie, Lwowie. Studio Lwów. Słuchają Państwo Studio Lwów z redakcji Kuriera Galicyjskiego we Lwowie. W związku z zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy życzenia dla Państwa złożył i dla naszych wszystkich słuchaczy arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Te życzenia nagrał nasz kolega redakcyjny Konstanty Czawaga. Święta wielkanocne są świętami wesołymi, świętami radosnymi. Do nich przygotowywaliśmy się przez 40-dniowy okres pokuty. Tak jak nasze życie często jest doświadczane różnymi trudnościami, cierpieniami, zmaganiami się, ale święto zmartwychwstania Chrystusa pokonuje to wszystko. Dodaje nam radości, siły i chęci do życia, ponieważ ostatecznie nie przegrywamy, ale przechodzimy do drugiego życia. Chrystus pokonuje śmierć poprzez nasze nawrócenie, naszą miłość, przyjaźń z Bogiem. Pokonujemy nasze słabości, nasz grzech i czeka nas radość życia wiecznego z Chrystusem zmartwychwstałym. I wszystkim wiernym naszej archidiecezji życzę, by spotkali w poranek wielkanocny Chrystusa zmartwychwstałego, by napełnił ich serca pokojem, radością i otuchą na lepsze jutro, a zwłaszcza dla naszej ojczyzny Ukrainy. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał. Lwów życzy Państwu wesołych świąt oraz smacznego jajka. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i za chwilę ze Lwowa przeniosą się Państwo do Dublina. A dzisiejszą audycję prowadziła Anna Gordijewska, realizowała Karina Wysoczańska. Przy tworzeniu tej audycji pomagali Konstanty Czawaga, Leon Tyszczynko, Danuta Stefanko, a za tydzień chyba Wojtek Jankowski. A zresztą, kto to wie? We Lwowie się żyło, tajoj! O Lwów jak się piło, tajoj! Za Lwowem się cniło, tajoj! O Lwów się modliło, tajoj! Czasem we Lwowie, w serdecznym barze, zamawiam wódkę, kumpelka marzę. Jest nad kieliszka, patrzę jak świta, piję, a później cichutko pytam, co tam u ciebie, bracie Marianie? Jak ci tam w niebie idzie pisanie, a może w piekle wśród czarcich dymów szukasz diabelnie zręcznego rymu? U nas to teraz wszystko inaczej.
Czy pan się śmieje? Czy może płacze? Wszystkie kawały dla nich za stare. Stare jest piękne. To jest kabaret. Tak mój Marianie, niedługo w niebie zagramy sztukę tylko dla siebie. Ja ci opowiem genialny szmonces. Ty coś napiszesz, znowu ordonce. A tutaj niech się co chce, to dzieje. Jeden niech płacze, drugi się śmieje. Bijcie nam głośno ostatnie brawa. To wam na koniec zrobimy kawał. Chcecie się pośmiać na tym padole? Chętnym rozdamy na lepsze role. Nic tak nie śmieszy jak Polak i Żyd. Kto chce być którym? No, jak to? Co? Nikt? No to już sami. No, lepiej wiecie, jak chorobliwie poważniejecie. Wiecie państwo? Pani? I w tamtym rzędzie? Przez pana również śmieszniej nie będzie. Znudzenie zasnął, uprzejmy klasnął. Cisza zapadnie, światła pogasną. Nic już nie będzie, jak w kabarecie. No może kiedyś, no tamtym świecie. Czasem we Lwowie, w serdecznym barze, zamawiam wódkę, kumpelka marzę. I znad kieliszka patrzę jak sita. Pijam, a później cichutko pytam, co tam u ciebie, bracie Marianie? Jak ci tam w niebie idzie pisanie? A może w piekle, wśród czarcich dymów, szukasz diabelnie zręcznego rymu? Bo u nas tu teraz wszystko inaczej. Czy pan się śmieje? Czy może płacze? Wszystkie kawały dla nich za stare. Stare jest piękne. To jest kabaret. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Lwowie, Lwowie, gdzie śpiewy ptic mulu i płucą ze snu. Lwowie, Lwowie. Studio Lwów.